Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam taki uniwersalny przepis, taki podstawowy na kruszonkę, który sprawdzi się świetnie do ciast, drożdżówek, czy po prostu do podawania jej z owocami. Przygotowanie jej jest bardzo proste: 120 g mąki, 80 g cukru i 90 g masła. My mieszamy sobie razem za pomocą widelca. Następnie całość wyrabiamy rękami. Tak przygotowana kruszonka jest już praktycznie gotowa do dalszych etapów. Możecie dodać do niej różne aromaty, na przykład cynamon. Tak przygotowana kruszonka powinna mieć konsystencję mokrego piasku. Taką kruszonkę możecie przygotować nawet parę godzin przed robieniem ciasta. Wystarczy przechowywać ją w lodówce. Taką kruszonkę można również upiec samodzielnie i tak przygotowaną posypywać lodem. Będzie to naprawdę świetny dodatek.